Hej, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, po już troszkę dłuższej przerwie od filmów, gdzie nie widzieliście, jak wygląda nasza jazda, co my teraz robimy, więc pokażę Wam, co wypracowaliśmy, nad czym pracujemy i tak dalej. Tak naprawdę w planach miałam wprowadzić powoli lotne zmiany nogi i nad tym chciałam pracować. Chciałam poukładać drągi po przekątnej, żeby miała właśnie te momenty przeskoków, jednak było już ułożone coś na hali i nie pozwolono mi tego jakby zmieniać, a więc postawiłam na taką zwykłą jazdę, żeby coś od niej wymagać, jednak nie forsować jej czymś nowym. Po rozstępowaniu w takim luźnym kursie narzuconej wodze i tak dalej, albo zaczynam pracę w stępie już na lekkim kontakcie, wymagając czegokolwiek od niej, albo ruszam kursem takim też narzuconej wodze dla rozluźnienia, takiej, żeby sobie podreptała. Dzisiaj wykorzystałam właśnie wersję, w której rozpoczynamy pracę od stępa i aktualnie pracujemy nad zmianami ustawienia wewnątrz, zewnątrz, bez jakichś tutaj drastycznych, to jest takie lekkie ustawianie. No i tak po paru kółkach ustawiania ją wstępie i robienia plus minus jakiejkolwiek pracy rozpoczynam kurs, gdzie pilnuję tak naprawdę tylko jej tempa, żeby nie pędziła, nie snuła się za bardzo, ale tak naprawdę jeszcze od jej głowy nie wymagam praktycznie nic i jedyne co robię, to robię jakieś koła, czasem zmieniam kierunek, żeby to też nie było kręcenie się w kółko po ścianie i ta sama trasa. Jako jedna z pierwszych rzeczy w tym kursie, już po jakkolwiek nastawieniu ją na robotę, ponieważ tutaj jest już fragment, którym jedziemy na jakimkolwiek kontakcie, staram się ją porozciągać w różne kierunki. Tutaj robimy ustawienie do zewnątrz, teraz zmieniamy je na wewnętrzne. Zmieniamy kierunki, bawimy się tymi ustawieniami, staramy się, żeby była mniej więcej podobna na obydwie strony i w ten sposób się bawię z nią przez chwilkę. Kolejnym elementem, jaki będę przerabiać, to mamy tutaj przejścia stęp kłus, które są praktycznie nieodłącznym elementem mojego treningu z trenerem. Staramy się, by koń trzymał tak samo głowy, żebym ja nie zmieniała rąk, żeby to nadal wszystko było w tym samym ustawieniu i tym samym kontakcie. Nie zawsze nasze przejścia są oczywiście idealne. Ja nie chcę, żeby na moim kanale było tak, że wszystko jest wyidealizowane i tylko dobre fragmenty daję i nie przyznaję się do błędów. Tutaj mamy zagalopowanie zamiast zakłusowania i to było całkiem niechcący. Za mocny sygnał je dałam. To jest bardzo młody koń. Ja jestem dość młodym jeźdźcem, który dopiero poznaje pracę z młodymi końmi. Jeździłam parę młodych koni, już mi się zdarzyło. To jest mój pierwszy taki na własność. Jednak nie musi się bać o jego dobro, ponieważ koń ma bardzo dobrze. Ja nie jeżdżę z trenerem codziennie, nie jeżdżę z trenerem 3 razy w tygodniu, ale raz w tygodniu mam właśnie trening indywidualny, którego nie dobiorę więcej, ponieważ nie zawsze jestem właśnie w stanie przyjechać w każdy wtorek o 17, w każdy czwartek o 15, w każdą sobotę o 11. Nie jestem w stanie się dostosować tak na stałe, na dłużej. Jak już wszystko się ułoży plus minus w moim życiu, będzie już jakikolwiek plan tygodnia, wtedy myślę, że jeszcze dobiorę te treningi. I kolejne ćwiczenie, jakie wykonujemy z Queen. Mamy tutaj dodania na długiej ścianie i skrócenia na krótkiej. I nie ma tutaj żadnego efektu wow. Nie jest jakieś nadzwyczajnie piękne i perfekcyjne. Jest to leciutko zmęsona praca nóg, lekkie wydłużenie. Jednak jak na jej wiek i to, że robimy to po raz drugi na jeździe, to jest naprawdę dobrze. Próbuję z nią to ćwiczyć na już jakiś czas i tak dalej. Więc tak, próbujemy się odnaleźć. Na razie póki co zdarza się jakieś tam zagalopowanie, coś tam, ale i tak to wygląda dosyć dobrze. Change, no to hide, no to
Taki pierwszy galop wam nie nagrałam, ponieważ uznałam, że po co, bo takie rozgalopowanie parę kółek w obie strony. Tutaj już zaczynam pracę w tym galopie, czyli robimy zagalopowania ze stępa. I tutaj też z cyklu momentów nieidealnych. Konie czasem chowają i zginają głowy w ten sposób nie z winy jeźdźca, który je zaszarpał, a czasem to te konie szukają wygodnej pozycji. Więc właśnie młode konie chowają się za wędzidłem, trzymają praktycznie pysk przy klacie, albo zostały w ten sposób zajeżdżone na jakiejś czarnej wodze, na jakichś wypinaczach i tak się nauczyły trzymać głowę. Naszym zadaniem jest to, żeby pokazać im, że prawidłowa pozycja jest jednak lepsza i musimy tego pilnować. Jako że Queen już zaczyna ogarniać normalnie łydki zagalopowania, ogarniała już która noga to która, to właśnie chciałam pustać te drągi dzisiaj, ale nie udało się, więc sprawdziłam inne ćwiczenie, w którym na takiej trasie dosyć już z zakrętami dosyć gwałtownymi próbuję szybko zmienić ustawienie, szybko zmienić nogę, żeby to zajęło parę kroków kusa i lecimy na drugą. Tutaj próbuję ją właśnie nastawić na dobry stęp, na drugą stronę. Ona tam próbuje coś przytupnąć, zgaduje, co ja od niej chcę. Ja na razie po prostu chcę dobrego stępa, z którego będę mogła spróbować robić zagalopowania na drugą stronę. Może i nie wszystko wygląda jakoś super i idealnie, jednak są to przejścia stęp, galop, galop, stęp w wersji konia 4-letniego, który jest dosyć ewenementem, że już to tak szybko opanował w parę jazd. Ponieważ wcześniej było to próbowane na ląży, potem przyniosłam to w siodło i to i tak wygląda bardzo dobrze, jak na to, że to są początki. Koń czasem właśnie próbuje zrobić to od razu mocno, od razu zaczyna mocnym galopem. Ja próbuję, żeby to wszystko było jak najbardziej spokojnie, żeby było takie poukładane i do tego czasem dochodzi do naszych małych nieporozumień. Cały czas nad tym pracujemy i z dnia na dzień wydaje mi się, że jest tylko lepiej. Parę razy nam wyszło, parę razy nam nie wyszło. Postanowiłam, że zrobię ostatnie dobre zagalopowanie, tak żeby zakończyć to w dobry sposób, z dobrym skojarzeniem. I nie chciałam już męczyć niczym innym na ten dzień. Po prostu postanowiłam rozkusować i dać jej już święty spokój. Bardziej jako ciekawostkę wam powiem, że film był nagrywany w grudniu, jak siedzę na koniu, a narracja tylko w połowie była nagrywana w grudniu. Potem z prywatnych już problemów nie mogłam tego dokończyć i dlatego też była taka długa przerwa na YouTubie. Teraz zdążyło się u mnie już dużo pozmieniać, w tym nawet styl mojej jazdy, ponieważ widzę już niektóre rzeczy. Ale to może zdradzę w najbliższym czasie, co się pozmieniało. Akuratnie postanowiłam wrócić teraz, mam więcej siły i mam nadzieję, że znowu nie zniknę na pół roku. Chodź do mnie, chodź. Cześć. Co się złościsz? Proszę bardzo. Pokaż. Chodź, idziemy stępować. Tutaj jeszcze chwila z takiej wieczornej rutyny po jeździe. Smarujemy jej rany. Queen w tym czasie bawi się doskonale moją skrzynką. To jest najlepsza zabawka, jaka
w ogóle istnieje. Smaruje jej rany, podcina jej grzywę tamtego dnia i tak naprawdę daje jej już spokój, pakuje ją do boksu. I to by było tyle w tym odcinku. To była taka luźna jazda, aktualizacja co u mnie. Widzimy się już całkiem niedługo. Do zobaczenia, pa pa.